prezesie, dowódcę uczestności, był gość, melduje pododdziały ochotniczych straży pożarnych gotowych do uroczystego apelu z okazji jubileuszu stulecia OSP Kożuszki. Czołem, druhny i druhowie! Czołem! Proszę tam filmować, bo nie chcę czołem. Spotkamy się dzisiaj w 100. rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuszkach. Pozaczny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców. Zawsze wierni strażackiemu hasłu Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Jako prezes jednostki składam dziś hołd i podziękowanie druhom i druhnom wszystkich prezesom, naczelnikom oraz druhom i druhnom, którzy tworzyli 100-letnią historię naszej jednostki. Dziękuję za pomoc i wsparcie mieszkańców Kożuszek i okolic. Pamiętając także o naszych zmarłych druhach, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę, w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuszkach mam zaszczyt powitać poczty sztandarowe, druhny i druhów, strażaków jednostek przybyłych na dzisiejszy jubileusz. Serdecznie witam także naszych zacnych gości. Orkiestra strażacka słynęła w całej okolicy. Grała u hrabiego w Międzyrzecu Podlaskim, u dziedzica w Mordach, na kongresie katolickim w Sielcach, w kościele, na weselach oraz na różnych imprezach. W czasie okupacji wielu strażaków w czasie wojny działało w partyzance. Za posiadanie instrumentów muzycznych groziła kara śmierci. Piotrowicz Stanisław ukrył większość instrumentów, dzięki czemu szczęśliwie przetrwały okupację. W dniu 1 maja 1945 roku Kożuszkowska Orkiestra grała na pochodzie, gdyż w całym powiecie radzyńskim nie było orkiestry. Przez długie lata orkiestrą kierował Łukasiewicz Józef. Mijały lata, muzykanci się starzeli, nie mieli sił do grania. Powoli orkiestra się rozpadła. Straż nadal istniała. Podstawowym sprzętem w pierwszym okresie działalności była sikawka, beczkowozy konne, wóz konny. Sikawka była bardzo sprawna. Z łatwością pobierała wodę z najgłębszej studni. Potem została przekazana do komendy powiatowej w Radzyniu Podlaskim. W zamian za to strażacy dostali nową motopompę. W 1963 roku u małżeństwa Wandy i Stanisława Petrowiczów zarząd OSP w Kożuszkach zakupił działkę 10-arową. Na niej w 1996 roku został budowany też basen strażacki. W 1974 roku zostały zalane fundamenty podbudowy nowej remizy. Władze gminne i wojewódzkie wspierały finansowo tę budowę. Przy budowie remizy pomagała dzielnie straż i cała wieś. Dużą troskę o naszych straż wykazał naczelnik gminny Jan Chmielewski. Osobiście sprawował nadzór nad budowaniem remizy. Również prezes Międzyrzecu Podlaskim Tadeusz Zbudzki wykazywał duże zainteresowanie budową remizy. W dniu 15 sierpnia 1979 roku OSP w Kożuszkach dokonała uroczystego otwarcia remizy. Z okazji 65-lecia OSP w Kożuszkach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Strażacy z OSP w Kożuszkach zdobyli 3. miejsce. Przy poparciu naczelnika gminy, druha Jana Chmielewskiego, Komenda Wojewódzka Białe Podlaski przyznała jednostce w OSP w Kożuszkach samochód strażacki z Żuk w 1985 roku. W 1990 roku zarząd OSP w Kożuszkach postanowił rozbudować remizę. Dzięki zaangażowaniu i współpracy wójta Tadeusza Winiarka i strażaków została zbudowana duża sala taneczna. W 1992 roku została oddana do użytku. Również w tym samym roku Sąd Wojewódzki w Lupinie dokonał rejestracji jednostki OSP. W 2000 roku została założona instalacja sanitarna, poprawiona instalacja elektryczna, a pomieszczenia gospodarcze zostały wyłożone glazurą i terakotą. W nagrodę dla prężnej jednostki został przekazany samochód strażacki marki Lublin. W 2011 roku grono druhów powiększało się. Przy dużym zaangażowaniu naszych strażaków, wsparciu władz gmin została odnowiona elewacja zewnętrzna, pomalowany dach, ułożona kostka, a przed remizą wymienione okna i rynny. Dzięki współpracy strażaków z wójtem gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofem Adamowicem oraz radną gminy w remizie przeprowadzono modernizację i remonty. Strażacy OSP Kożuszki z własnej inicjatywy oraz własnych środków wyremontowali też motopompę. Nasi strażacy co roku biorą udział w gminnych zawodach pożarniczo-gaśniczych, zdobywając czołowe miejsca. Pozwólcie, że zanim dokonam odznaczenia w imieniu Zarządu Głównego, odczytam akt nadania. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego z marca 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuszkach została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSPRP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh. Waldemar Pawlak. Złotym medalem za usługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druh. Roman Szostkiewicz, syn Choromina, druh. Józef Szostkiewicz, syn Stanisława, druh. Adam Wnukowicz, syn Edwarda, druh. Piotr Komincz, syn Eugeniusza. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druh. Przemysław Chodziński, syn Janusza, druh. Hubert Chodziński, syn Janusza, druh. Rafał Chodziński, syn Janusza, druh. Błażej Wnukowicz, syn Stanisława, druh. Paweł Wnukowicz, syn Stanisława, druh. Kamil Trochimiak, syn Wiesława, druh. Tomasz Siergiej, syn Mariana. Odznakę strażak wzorowy otrzymują druh. Robert Siłuszek, syn Andrzeja, druh. Kondrat Siłuszek, syn Marka, druh. Arkadiusz Chodziński, syn Mirosława, druh. Patryk Siejka, syn Tadeusza, druh. Damian Komińczyk, syn Zdzisława, druh. Paweł Komińczyk, syn Józefa, druh. Bartłomiej Niemczuk, syn Tadeusza, druh. Sylwester Niemczuk, syn Tadeusza, druh. Kamil Trochimiak, syn Wiesława. Siejka, syn Wacława, 55 lat. Druh. Zygmunt Zachariasz, syn Jana, 55 lat. Druh. Józef Kokoszkiewicz, syn Zygmunta, 50 lat. Druh. Eugeniusz Wnukowicz, syn Zdzisława, 50 lat. Druh. Janusz Chodziński, syn Józefa, 40 lat. Druh. Szczepan Zachariasz, syn Ludwika, 40 lat. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości. Ona skłania nas do refleksji nad tym, co się przez te 100 lat działo na tej ziemi. Dzisiaj tyle mówimy o wychowaniu patriotycznym. To jest element wychowania patriotycznego, poznanie historii naszych przodków. Pamiętajmy, że ta straż działała w różnych warunkach politycznych, społecznych, w czasie okupacji, po okupacji, o czym ksiądz wspominał. I dzisiaj trwa i myślę, że będzie trwać następne lecia, czego Wam serdecznie życzę. Bardzo dziękuję na ręce organów samorządu terytorialnego za wsparcie właśnie jednostek, ale też utrzymywanie struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie czas na długie wystąpienia. Jeszcze raz serdecznie Wam gratuluję tego jubileuszu, gratuluję odznaczenia tego sztandaru, bo najwyższym odznaczeniem, złotym znakiem Związku, i władzom samorządowym jeszcze raz serdecznie dziękuję za władzom samorządowym wszystkiego szczebla, i gminne, i powiatowe, i wojewódzkie. W imieniu własnym i Pana Marszałka, który województwa lubelskiego, który nie mógł przybyć z ważnych przyczyn, jak wiemy. Uroczystości jest moc, więc musimy się dzielić tymi obowiązkami. Pan Marszałek skierował do Państwa, do druków i druk ten list. Pozwolicie Państwo, że najważniejsze fragmenty odczytam. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody jubileuszu stulecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuszkach. Z okazji tak imponującego jubileuszu proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania. Dziękuję wszystkim drukom pełniącym służbę obecnie, jak i w przeszłości za Waszą pracę i zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i regionu. Wszyscy mamy świadomość, że praca strażaka to odpowiedzialna służba. W tym świątecznym dniu przekazuję gratulacje wszystkim wyróżnionym i odznaczonym osobom, druhom i druhnom. Życzę, by Waszą służbę wspierał święty Florian. Niech będzie ona dla Was źródłem satysfakcji i zadowolenia W imieniu lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Grzegorza Ejnowskiego. Jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuszkach to wyjątkowa okazja, aby złożyć zarządowi, wszystkim druhom i druhnom, członkom i przyjaciołom jednostki, którzy włożyli wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie, serdeczne gratulacje. Ochotnicze Straże Pożarne to jedne z najstarszych, najbardziej zasłużonych dla lokalnych środowisk organizacji. Tworzycie piękną i chwalebną kartę historii swojej miejscowości i gminy. Dzięki waszej pracy i zaangażowaniu przez kolejne dziesięciolecia społeczność powiatu mogła zawsze liczyć na gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Uroczystość stulecia to zaszczytna okazja do złożenia podziękowań za wasz trud i odwagę. To powód do dumy dla was, waszych rodzin i dla gminy. Dzięki wierności strażackim tradycjom jesteście wzorem do naśladowania. To wy kształtujecie nowe pokolenia ochotników, być może waszych córek, synów i wnuków, z pewnością przyszłych zawodowych strażaków, którzy zasilą nasze szeregi. Ledwie Polska odzyskała niepodległość, a zaczęły tworzyć ochotnicze straże pożarne jako jednostki, które służyły społeczności lokalnej. I do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, jest to służba i za tą służbę chcę bardzo serdecznie Państwu podziękować. Ale jest to taka służba, która angażuje całe rodziny. Jestem zaszczycony, że te słowa mogę skierować do rodzin strażaków. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za nieprzespane noce. Dziękuję za niepokoje, które towarzyszyły zawsze, kiedy strażacy ruszają na akcję. Gratuluję przepięknego jubileuszu i chciałoby się rzec, moi drodzy, 200 lat. 200 lat dobrej służby, tego od całej społeczności gminy Międzyrzec Podlaski wam życzymy. Podziękować druhowi Marcinowi Kazimierczakowi. Zapraszam, druhu. Za to, że zawsze wspiera gminę Międzyrzec Podlaski i tak pięknie organizuje wszelkie uroczystości i pomoc. Współpraca z Panem dla nas jest zaszczytem. W imieniu Pana Starosty jest mi niezmiernie miło przekazać Państwu życzenia. Dzisiaj chciał do Was przybyć, ale okoliczności rodzinne nie pozwoliły mu. Pozdrawia Was serdecznie i przesyła do Was życzenia. Szanowni druhowie strażacy, z okazji jubileuszu stulecia działalności składam wyrazy najwyższego szacunku i uznania oraz podziękowania za bezinteresowną, humanitarną, niezmiennie potrzebną ludziom służbę. Niech ta służba będzie bezpieczna i zawsze zakończona spokojnym powrotem do domu. Życzę satysfakcji z bycia strażakiem ochotnikiem, której miarą niech będzie każdy rozwiązany problem, uratowane życie, zdrowie czy dorobek ludzi. Nadal niech Wam towarzyszy, szanowni druhowie, pomyślność w rozwiązywaniu wczesnowych problemów, które przynosi życie. Kożuszki to jest wspaniała wieś z różnych powodów. Przede wszystkim pamiętajcie, że 100 lat temu, kiedy oni zakładali tę jednostkę, to mieli tylko dwie dłonie, gołek dłonie. I bosak jakiś, i toporek. I z tym szli ratować ludzi, to jest bardzo ważne. Teraz mamy już te inne sprzęty. Ale Kożuszki, ksiądz proboszcz powiedział, że nie widział ich w bojowych akcjach. Ja ich widziałem, bo Kożuszki w mojej młodości to była taka miejscowość, do której na zabawy trzeba było, a zabawy teraz dla młodzieży powiem, to takie były nasze niedzielne wyjazdy na MMA, jak to dzisiaj powiedzieć. Oprócz tańców, no próbowaliśmy sobie, no nie było, gdzie takie były czasy. Ale do Kożuszek nie można było z taką świadomością jechać, że tutaj narozrabiamy, bo ta straż była, takie chłopcy naprawdę, no oni dobrze pilnowali tego porządku i zawsze za to ich kochałem i stąd nie można było wyrwać dziewczyny, tu nie można było narozrabiać.